No dobra, teraz jestem w bacie i wybieram profile na wyspowanie. Pomierzę, popatrzę i zobaczymy, co wybiorę. No i cześć, witam Was w kolejnym odcinku o tworzeniu camperbusa z T4-eczki. T4-eczka stoi, ponieważ nie chcę kupować relingów, czy tam mocowań oryginalnych. Za to biorą kupę kasy, ja sobie zrobię same relingi. Relingi zrobię z blachy, znaczy z profili zamkniętych. 20x20, grubość ścianki 1,5, żeby też nie było za ciężkie. Będą ze 3-4 wspólniczki, więc da radę. I na to pójdzie dach, więc najpierw zaczniemy od relingów. Kupiłem profile, niestety przeważnie trzymają je na placach, one są zaleciały rdzą, więc w tym momencie będę je czyścił, a jak już wyczyszczę, to zajmę się mocowaniem, inaczej mówiąc, spawaniem do dachu. No i dobra, zobaczcie, pasuje idealnie, ale żeby to osiągnąć, musiałem taki fikuśny kształt metodą prób i błędów wyrzeźbić. Tu jest mniej, tu trochę więcej, a tu najwięcej. Taki rąbik po długości, nie wiem, czy to widać. I z tyłu jest to samo fikuśny taki kształt. Zaraz Wam pokażę, może w świetle. Ale zobaczcie, jak przyłożę, po prostu wszystko pasuje. Zresztą jutro będzie jasno, to Wam pokażę. Słuchajcie, rzeźbiłem i jest. Od razu zaznaczam, jaka była trudność. Zrobiłem tutaj te odległości przy słupków tych takie same. I się okazało, że nagle zrobił się banan, bo bryła samochodu nie jest tu jednak prosta. Ona jest z lekką wypukłością, więc te pierwsze i ostatnie nóżki muszą być dłuższe, dużo, od tych pośrednich nóżek. No i jak to rozwiązałem? Przyspawałem, przyheftowałem na razie jeszcze jeden gruby profil, który będzie mi pokazywał, że jest na pewno idealnie prosto. On się nie wykrzywi. I doszlifowałem, dopasowywałem, aż wyszło coś takiego. Zobaczcie. Kształt jest ok. Tutaj gdzie niegdzie jest z milimetr. O, tu za dużo wybrałem, ale to się napawa bez problemu. Poza tym wszystko bardzo fajnie wyszło. I jeden reling jest już gotowy. No właśnie, jeden jest gotowy, teraz rzeźba z drugim. Spróbuję go sobie przyłożyć, po prostu na stole położyć. I wtedy po prostu zrobię lustrzane odbicie jego i powinno być wszystko ok. Więc jeden mam gotowy. Jestem zadowolony. Robimy drugi. O, kolejnym krokiem będzie przyheftowanie drugiej szyny mojego bagażnika, moich relingów.
do tego, co już mam, i wyszlifowanie, dospawanie w lustrzanym odbiciu tutaj tych wszystkich łączników. Zobaczcie, jakie one musiały być fikuśne, żeby to pasowało. To wszystko jest robione pod kątem, inaczej nie przylega, a zależy mi, żeby jak najdokładniej wszystko zrobić. No dobra, to lecimy. Włączyłem na chwilę dmuchawę, żeby to było ciepło, żeby się nagrzał materiał. Co teraz robię? Teraz woskiem napsikam do środka, do tych profili. To moja fanaberia, ale chcę, żeby jak najdłużej było całe, a na pewno wosk bardzo dobrze zabezpiecza. Później cynkiem w sprayu, cynk, aluminium z zewnątrz i podkładem epoksydowym zabezpieczę. No i będzie czekało sobie na lakierowanie. Będę malował oprócz tutaj tych samych końcówek, bo będę przyspawywał je do dachu, więc ich nie pomaluję, tutaj tak z centymetr zostawię, a resztę już zabezpieczę, żeby nie rdzewiało, bo sami wiecie, jak szybko goła blacha, goły metal rdzewieje, pokrywa się rudą, więc lecimy dalej. Dobra, ciężko jest mi nagrywać, i tak mam za mało rąk. Przyheftowałem po jednym, dwa spawy. I teraz z drugiej strony zrobię to samo i wtedy dopiero wyreguluję, czy na pewno to jest w poziomie. W jakiś sposób jeszcze wymyślę. Nie wiem, czy poziomicy mogę zaufać, czy nie, ale sprawdzę. No i wyciąłem belkę teraz. Na razie wsadziłem na wcisk pomiędzy oba relingi, żeby po prostu wszędzie równo już całkowicie wyspawać. Nie mam pomysłu jeszcze, jak zmierzyć, czy są idealnie pionowe czy poziome, bo bus i tak krzywo stoi, nie mam gdzie stanąć prosto, nie mam punktu odniesienia, wszystko jest okrągławe, ale muszę tak na oko, więc wybrać, że chyba mniej więcej jest, lekko może puknę gumowym młotkiem w lewą stronę i będzie git. Żeby to wszystko mi nie spadło, jak będę spawał, to takimi zaciskami z Action za kilka złotych. Ale fajnie spełniają swoją rolę, kąty trzymają, więc wcisnąłem sobie i teraz mogę sobie obspawać i to mi nie spadnie.
Dobra, jak widzicie, odspawałem wszystko ładnie, na tyle ile mogłem. Najgorzej będzie tu się dostać, żeby to ładnie tu wyczyścić, ale jak coś to wezmę pilniczkiem i ręcznie, najwyżej to dokończę. No trudno, będzie ładnie i tak będzie ładnie. Jeszcze myślę, czy w ogóle się z tym bawić, bo to jest niewidoczne. Z dołu jak się patrzy, w ogóle tego nie widać, więc być może tylko po prostu oblecę klejem do szyb i polakieruję, albo szpachelkiem. Zobaczę, tak czy inaczej na pewno zrobię to najdokładniej jak tylko mogę. Szlifujemy. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights. Tak wygląda reling. Spadło, chciałem wam pokazać. W poprzednim odcinku też pokazałem, jak robiłem relingi. Trzeba je teraz dokładnie tutaj poobszlifowywać. Ale okazało się, że jeszcze obok jest dziura i jeszcze jedna, czyli dwie dziury jeszcze jakieś są, które były zalepione jakimś kitem. Kolejny pożar. Pali się. Kolejna szmata. No już chyba ostatni raz usuwania rdzy. Myślę, że jest już fajnie, czyściutko, ale jeszcze mam taką małą szczotkę kupiłem, żeby w każdą krawędź tutaj wjechać i wyczyścić tutaj w razie czego. Tragic,